Witajcie kochani, dzisiaj chciałbym zachęcić was do eksperymentowania z roślinami i nasionami. Nie zawsze takie eksperymenty wychodzą, ale nie ma się czym zrażać. Dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić na właśnie taki eksperyment. Te nasiona, które mam w dłoni, które tutaj widzicie, to są pestki tego owocu. Zapewne większość z was rozpoznaje zarówno i owoc, jak i pestkę. Jest to daktyl. A tak wyglądają dwie palmy wyhodowane właśnie z takich pestek. To jest daktylowiec właściwy Phoenix dactylifera. Wielu z was miało w domach lub ma palmę kanaryjską, potocznie zwaną Phoenixem, czyli Phoenix canariensis. Ona również wydaje owoce, jednak aby mogło do tego dojść, trzeba jej zapewnić bardzo długi dzień naświetlania oraz dosyć wysoką temperaturę. Co w naszych warunkach europejskich, domowych, czyli Polska, Irlandia, jest niezwykle trudno osiągnąć. Trzecią z tych bardziej znanych odmian daktylowca jest to daktylowiec niski, czyli Phoenix robellini. Może trochę roślinnie. Daktylowiec właściwy w naturze nie występuje już dzisiaj w stanie dzikim. Wszystkie daktylowce są w tak zwanej kontrolowanej uprawie. Kłodzina, mówiłem już o niej w przypadku sagowca, osiąga wysokość od 15 do 20 metrów. Zakończona jest przepięknym pióropuszem liści, które mogą osiągnąć długość do 3 metrów, a przy okazalszych osobnikach ich ilość w pióropuszu może osiągnąć ponad 200 liści. Czasami zdarzało się, że i 3. Podobnie jak w przypadku sagowca, daktylowiec jest rośliną dwupienną, czyli w całości jest albo osobnik męski, albo osobnik żeński. Owoce zebrane są w olbrzymie piękne grona. W środku znajduje się właśnie taka pestka, w zależności od gatunku, od długiej po bardziej okrągłą. Daktyle zawierają bardzo dużo cukru, jednak bardzo małą ilość wody. Bogate są również w inne węglowodany i są bardzo pożywne. Zawierają sporo witamin oraz mikro i makroelementów. Daktylowiec lubi ziemię żyzną i bardzo przepuszczalną. W warunkach naturalnych lubi bezpośrednie słońce i bardzo wysoką temperaturę. W warunkach domowych należy mu zapewnić przez cały okres letni, przez cały okres intensywnej wegetacji temperaturę powyżej 25 stopni, zaś w okresie zimowym temperatura nie może spaść poniżej 10. W środowisku naturalnym znosi wyższe temperatury, nawet powyżej 50 stopni, jednak wtedy należy jej zapewnić lepsze nawodnienie. W warunkach domowych trzymajcie wszelkie palmy w bardziej wysmukłych doniczkach. Nie lubi pomieszczeń ogrzewanych oraz zbyt suchych, dlatego ciężko jest utrzymać w domach. Palmy należy podlewać w okresie letnim 3-4 razy w tygodniu do pełnego wyschnięcia podłoża, zaś w okresie zimowym to podlewanie ograniczyć do jednego w tygodniu. Czyszczenie liści wykonywać poprzez spryskiwanie rośliny. Ja moje palmy w okresie letnim trzymam na ogrodzie, więc deszcz lub podlewanie ze spryskiwacza załatwia całą sprawę. Nasiona są bardzo twarde, jednak nie wymagają ani stratyfikacji, ani skaryfikacji. Stratyfikacja polega na schłodzeniu nasion przed wysiewem, zaś skaryfikacja polega na uszkodzeniu zewnętrznej warstwy łupiny czy pestki poprzez nacięcie lub starcie. Ale to temat zupełnie na inny film. Trzeba uzbroić się w cierpliwość. Nasiona potrafią kiełkować nawet do 4 miesięcy. Ziemię należy utrzymywać przez ten czas wilgotną, ciepłą i trzymać w pomieszczeniu przewiewnym, bo wilgoć i ciepło jest idealnym źródłem do rozwoju grzyby i pleśni. No i co? I to byłoby tyle, jeżeli chodzi o daktylowce. A ja zapraszam do subskrypcji, komentarzy, polubienia tego filmu. A jak się dzisiaj z wami żegnam i dziękuję, że spędziliście ze mną te kilka chwil. Do następnego filmu. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!